państwem H&M. Konfrontacja stylów męskich. Mistrz klasycznego stylu i kierownicy Krzysztof Hołowczyc kontra potęga elegancji i zawodnik boksu w wadze ciężkiej Izu Ugonoch. Zaczynamy rundę pierwszą. Uciekające krawaty, a w niej typowy węzeł windsorski wiązany na ostatnią chwilę w biegu. Izu już na starcie zapomniał o koszuli. Hołek tylko czeka na sygnał. Wykończycie dziadka, ja pierdzielę. 3, 2, 1 i go, panowie! I ruszyli z piskiem butów. Węzeł w węzeł. Izu przyspiesza, robi idealną pętlę. O, Hołek mu nie ustępuje. Widać, że chce wrzucić drugi bieg. Ajajajaj, no wypada z toru. A Izu tymczasem na spokojnie dojeżdża do mety. Ta pętla jest dla niego. Spokojnie, panie Krzysztofie, dobrze panu idzie. Runda druga. To się opędzluje, a w niej ściana do pomalowania i równoważnia, żeby za łatwo nie było. Panowie, do zadania podeszli w bojowych strojach i na strojach. Wałki w dłoń, farba i lecimy. Izu powoli, z dokładnością co do milimetra. Krzysztof nabiera rozpędu. Hey, jak się masz? O, tak. Teamwork. Trzymaj się, teamwork, o tak. Fantastyczna praca nóg. Ja już mam całość pokrytą, tylko trzeba dwuwarstwowo to pomalować. Jak powiedział, tak zrobił. Ostatnie poprawki i gotowe. Runda dla Krzysztofa. Good job. Oh, dzięki, no. No co zrobić, no. Jest jeszcze trzecia runda, a w rundzie trzeciej panowie zawalczą do ostatniej śrubki, skręcając typową komodę. Elementy gotowe, wygodne stroje też i ruszyli. Kto zwycięży? A jest jakaś opcja w ogóle, jakaś instrukcja czy coś? Po co ci instrukcja? A czas leci. No, robi się gorąco. Trzeba zdjąć kurtki. Panowie? Długo jeszcze? Liczy się tylko zwycięstwo. No właśnie. Co z nim? Moja wina, że taki szybki jest. Hołek, nie odpuszcza. Kończą. Równocześnie. Nieźle. Czas na ocenę zadania. I ogłoszenie wyniku. A więc remis. Jakżeby inaczej.